Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Wiedźmin 3 Krew i Wino. Moi drodzy, dzisiaj będziemy robić sobie turniej pięściarski. No i co, najpierw wydostańmy się z tego kamieniołomu. Mamy tutaj też zadanie do zrobienia, ale ono jeszcze musi trochę poczekać. Ja dalej mam katar, mimo że to już tydzień, odkąd dużo lepiej się czuję i w sumie już chora nie jestem, tylko resztki gdzieś tam zostały. Wiadomo, jak to jest z tym zasranym katarem. No dobra. Cóż, musicie jeszcze trochę przetrwać z moim mówieniem przez nos. Dobra. To tak, gdzie my idziemy? Tutaj mamy kogoś, tylko że mi się te rzeczy nie pokazują. Mi się to bardzo nie podoba. Czy ja mam coś zbugowane w tej grze? Czy o co chodzi? Ten turniej mi tak jakby znika. Dobra, może z cmentarza pójdziemy sobie. Dobrze mówię? Tak, raczej tak. Dobra, nie będziemy przedłużać. Myślę, czy jeszcze coś dzisiaj uda nam się zrobić oprócz tego turnieju. Idziemy spotkać się ze Szczotą i pokonać go w walce na pięści. Zobaczymy, czy się uda. Nie powinna mieć problemów z walką, ale zobaczymy, bo dawno nie walczyłam. Ostatnio biliśmy się z ludźmi Olgierda, w dodatku Serca z Kamienia. Widzę, że ktoś ma tam jakieś zadanie dla mnie, ale to musi jeszcze poczekać. Mamy Szczotę. Dobra. Weźmiesz udział? Nie wykluczam. Żebyś ty się, chłopie, zaraz srogo nie zdziwił. Tu się, uważasz, wiesz, liczy intelekt, a nie sama siła. Szczota to nie jest zwykły zawodnik. Szczota? Nigdy nie słyszałem takiego imienia. Niepomianie należy oceniać wartość przeciwnika. Pan Szczota to waleczny rymasz, a sile jego ciosów dorównuje tylko celność ripost. Dobra, no za stówkę najwyżej stracimy te dwie stówki. Nie, wtedy stówkę tracimy. Dobra. Zaczynaj. Aha, już trzęsiesz portkami jak wierzba liściami. Mieliśmy się bić zgodnie z zasadami. Tak? Co ci powiem, to ci powiem. Ale jedno to ci na pewno powiem, że nie przegadasz mnie, psie. No dobra, chyba to jest słowna walka. Masz słabe zaczepki, każdy to wie. Nie marnujmy czasu. Bijesz się, czy nie? Na bitkę nie powiem, przyjdzie jeszcze pora. Tymczasem z ciebie, siwy, wyłazi obora. Twoja gęba ma kolor pomidora. Na twoim miejscu szukałbym znachora. Poszukam, nie ma wątpliwości, bo będzie znachor musiał poskładać ci kości. Lepiej nie wywołuj mojej złości, bo jak skończymy, będziesz skamlał litości. No, tam zara litości. No chyba ty. No, muszę przyznać, umiesz człowiekowi ładnie wygarnąć. Wygrałeś. Nie będziemy walczyć? A po co? Przecie mówię, że wygrałeś. Wiedźmin zwycięski pokonał Szczotę jego własną bronią. Przegadałeś mnie, ale tylko dlatego, że jestem dzisiaj nie w formie. Inaczej bym cię zmiażdżył. Tak, jasne. Jeszcze dwóch przeciwników przed tobą, zanim będziesz mógł stanąć do walki z mistrzem. Cicha moc zazwyczaj jest w górnym mieście, niedaleko zaułka Szalbierzy, a kolos na największym dziedzińcu San Sebastian. Okej, cicho moc i kolosa. No kolos jest, widzę, dużo dalej. Dobra, lecimy.
Z tamtymi już chyba się będziemy bili normalnie. Ale zobaczymy. Tam jakieś zadanko zostało, ale to też na razie niech sobie będzie. Jeszcze przyjdzie czas na te poboczne zadania. Szczególnie, że i tak teraz mamy ich bardzo dużo, bardzo. Nie ma co. Mamy co robić. To musicie przyznać, że mamy co robić. Oj, mamy. Dobra. Widzę, że jesteśmy na miejscu. Witam serdecznie. To jest na dole, rozumiem. No, jak najbardziej. To jak, Wiedźminie? Zmierzysz się z cichą mocą? Lubię wiedzieć, kogo okładam pięściami. Ten rycerz nie ujawnia twarzy ani imienia i nawet się nie odzywa. Nie bądź taki ciekawy, Wiedźminie. Rycerski ślub to nie jest jakaś tam byle obiecanka. Cicha moc nie ujawni twarzy ani herbu, póki ktoś go nie pokona. Nie masz na co liczyć. To co, walczysz czy nie? Dobra. Kolejna stówka. Wyzywam cię na pojedynek. Szlachetne panie, cni panowie. Za chwilę rozpocznie się walka. Dobra, teraz trzeba się skupić, bo nie wiem, jakie ma ciosy. Ała, no, ale tak mi gro nie rób, bo tak się nie robi. Bardzo tego nie lubię. Że wiecie. Że... Jakby to powiedzieć, jak wejdziemy pod ścianę, to mamy duży problem. Ważne są kontrataki. To jest najlepsza rzecz pod słońcem, tylko się nie odkrywać też tak. No, chodź. Dobra, najlepiej jest zrobić, wiecie, ripostę i po prostu silny cios. To jest najlepsza taktyka. Tutaj weszły nam akurat dwa. I już cię mam. Do widzenia. Panie i panowie! Wiedźmin pokonał w pojedynku nieustraszoną cichą moc! Co to była za walka? Rycerz jest wolny od ślubu i może teraz pokazać twarz. Mocny masz cios. Gratuluję. Dzięki. Chcesz coś jeszcze dodać? Coś o tym, że jestem kobietą? A po co miałbym dodawać? Przecież mamy XIII wiek. Nikogo nie dziwią już nawet kobiety handlarki. Nie będziesz mówił, że z babą walka to nie honor? Tak mówią tylko ci, którzy boją się przegrać z kobietą. Świetnie się spisałeś. Teraz już tylko kolos stoi ci na drodze do walki z samym mistrzem. Znajdziesz go na największym dziedzińcu San Sebastian. Dobra. Musimy troszeczkę teraz się, o Boże, przebiec. Dobra, tam coś mówili o Wiedźminie. No przecież jestem, halo. Dobra, fajnie. W ogóle jestem ciekawa, jak spędziliście weekend. Był dzień babci, dzień dziadka. Ciekawe mnie, czy gdzieś byliście. Ja osobiście byłam standardowo u babci. Moi oboje dziadkowie już nie żyją od dobrych paru lat. Jednego nawet nie znałam, a drugi już nie żyje od 13. Także kurczę. No, także tylko babcie mi zostały, chociaż byłam też na cmentarzu. Także no, zleciało mi. Też w ogóle przedłużyłam sobie umowę na mieszkanie na kolejne 2 lata, także no, weekend miałam naprawdę wypasiony, powiem wam. No, także zleciało. No i co? No i tak, wiecie, pobiegłam sobie teraz chwilę, to wam chwilę opowiedziałam, co tam u mnie. Możecie pisać, co u was. Ja muszę zrobić dla was jakiegoś vloga, już parę razy o tym mówiłam, w którym wam powiadam, co u mnie i w ogóle, bo naprawdę powinnam się tym bardziej zainteresować. Fajnie, będziemy się bić w takiej oborze? O, tu jest kolos.
O, ten mi wygląda na takiego, który by chciał się bić. Hej, białowłosy, zmierzysz się z kolosem? No, w sumie to ja jestem od kolosa większym kolosem, bo jestem wyższa. Ale no, nie szersza. Kolos? Ciekawe przezwisko. Czy on ma też jakieś zwyklejsze miano? A po co? Kolos to brzmi dumnie i pasuje. To jak, walczysz? Dobra. Kolejna stówka, czyli z mistrzem pewnie będzie za 200. Dobra, bijemy się. Nie, to nudne, nie chce mi się. Jestem dla ciebie za szybki. Raz cię walnę i leżysz. Co to za spór? Nie chcesz walczyć? To po co to całe zawracanie głowy? Marnujesz mój czas. Dobra, dobra, co się tak nadymasz? Jesteś wiedźminem, co nie? To zrobimy tak. Zbijesz 3 moje ciosy, wygrałeś. Ale ty sam nie uderzasz. Zbijasz dopiero, kiedy ja będę uderzał, jasne? Jak ci się uda, to jeszcze z dobrego serca podwoję ci stawkę. Taki jesteś hojny? Nie, po prostu wiem, że ci się nie uda. Nikomu jeszcze się nie udało. Jestem za szybki. To co? Zbijasz 3 razy? Zbijasz. Czy to chodzi o to, że jak on wykonuje cios, to ja powinnam wykonać cios? Czy chodzi o kontratak? Nie wiem. Spróbujmy. Dobra. Zbiję twoje ciosy bez najmniejszego problemu. Poważnie? No, teraz to rozumiem. Wreszcie się znalazł ktoś, kto czuje sportowego ducha. Pamiętaj, zbijasz dopiero, kiedy ja wyprowadzę cios. Stanie z podniesioną gardą się nie liczy. Dobra, czyli tak jak myślałam, trzeba kontratak. Panie i panowie, zaczyna się bardzo ciekawe starcie. Wiedźmin podjął wyzwanie kolosa. No, już się boję, powiem wam. Nie widzę tego. Oj, miałam go nie uderzać. Ej, ej, hola, hola. Tak się nie bawimy. Zgodziłeś się tylko z... Dobra, także wczytujemy, bo ja się, wiecie... ja się zapędziłam. Punkt kontrolny. 9:49. To chyba będzie tutaj, nie? Chociaż nie wiem, która jest godzina. No nie, jest 53. To się mogłam wczytać chyba 52. Dobra, najwyżej wczytam jeszcze raz. Teraz ekrany wczytywania nie są długie, bo nie mamy tej, wiecie, tej takiej fabularnej nawijki. Pokonaj kolosa, tak. Musimy się wczytać gdzie indziej. A w ogóle, ja chyba mogę z wami gadać teraz po walkach, nie? Honorowo się bije. Nie, nie mogę. Dobra, to 50 się wczytujemy. No, wczytaj mnie, gro. Dobra, czyli no udało się zbić jedno. To nie jest trudne, mam tylko zbić 3 jego ciosy? Czyli chodzi o kontratak, po prostu o parowanie. O ripostę. Nie, riposta jest w walce bronią białą. Chodzi o to, żeby sparować. Dobra, to co, przewiniemy tutaj tę gadkę szmatkę. Dzień dobry, serdecznie witam. Witam i nie chcę tego słuchać, bo nie mam czasu. Kolos to prawdziwe imię, oczywiście, że nie, bo wszyscy używają ksywek. Weźmiemy udział za 200, przyjmiemy wyzwanie i będziemy lecieć z tym. Dobra. Ale to może być ciekawe, tak. I szczerze, to będzie prostsze niż pokonać go chyba tak normalnie. Zbiję twoje ciosy bez problemu. Dobra, zobaczymy, czy się uda. No, no, no. Za szybko dla ciebie, co? Jeszcze raz. Ała. Błagam, tylko nie te rogi. Te wiecie, rogi, bo to jest tragiczne. Pięknie, udało się. Niesamowite. Wiedźmin zbił uderzenia kolosa. Nikomu wcześniej się to nie udało. Twoja dola. Dzień. No, no, podbił. Jestem pod wrażeniem. Takie coś się nie zdarzyło od lat. Właśnie zdobyłeś prawo, żeby wyzwać samego mistrza. Znajdziesz go w dokach.
No i świetnie, i wygraliśmy naprawdę sporo kasy. Tu 200, tu 200. Już 800 i widzę, że mi się słuchawki rozładowują, bo słyszę. Kurde, niedobrze, bo na pewno, że mam naładowane. Nie wiem, czy wy to będziecie na nagraniu słyszeć, bo ja to słyszę u siebie. Ale to może być tylko w słuchawce, a nie konkretnie przez komputer wydawany sygnał. No cóż, musimy skończyć ten odcinek. Jak mi wysiądą słuchawki, to będzie krótszy. Ale na pewno tutaj ten pięściarski turniej to sobie zrobimy całe. Nie wiem, ile nam z tym zejdzie, bo to naprawdę jest tragedia. W ogóle też przydałoby się powoli zacząć robić zadanie pełnej talii do Gwinta. Bo jest nowa talia tutaj w Krwi i Winie, jest talia z Kaligę. Ale ja myślę, że to będziemy robić w jednym konkretnym odcinku. Ja wam po prostu pokażę, gdzie te rzeczy są i tak dalej, bo to będzie dużo cięcia materiału i dużo wszystkiego, żeby tak, wiecie, nie rozkładać tego, bo ja tak bardzo nie lubię robić. Lubię, jak jest konkretne zadanie na konkretny odcinek, bo wtedy jest też łatwiej wszystko znaleźć i w ogóle. No i co? Pijany mistrz. Co, będziemy na picie? Się bić? To tutaj znajdę pięściarza zwanego mistrzem? Mistrz, maestro, niepokonany. Różnie go ludzie wołają. Ty jesteś ten wiedźmin, który powalił trójkę czempionów? Tak. Przyszedłem walczyć z mistrzem. Ale on jest pijany. Mistrz używa alkoholu, żeby przełamać nieśmiałość. To bardzo delikatny człowiek. Na trzeźwo nie mógłby nikogo uderzyć. Bić się raz trzeźwo, to jak tańczysz bez muzyki. Przecież ja go zabiję. Na pewno dasz radę walczyć? Jesteś kompletnie pijany. Moja sprawa. No co kłapiesz po próżnicy? Ja tu wódka sygnie. Bijesz się czy nie? Tak, wyzywam cię. Zaraz, zaraz. Ja mam swoje zasady. Nie żygam tam, gdzie i nie bijesz się z tymi, co nie chlają. Czyli co? Czyli pijesz, bracie. Albo wypierdalasz. Dobra, pijemy. O, 150. No dobra, może być 150, czyli 300, możemy wygrać. No dobra. Panowie, mistrz będzie się bił! Wreszcie! No, zdrówko. Dobra, to będzie ciekawe. Możemy zaczynać. Już sobie to wyobrażam. Ała, dobra, tak. Wiecie co, bo ja nie umiem skontrować jego ciosów, nie? Pijany mistrz, 93. Hej, mocny jest pan. Dobra, damy radę. Tak się jeszcze nie lałam. Pięknie. Lecimy z tym. Okej, dobra, bo się pospieszyłam się. No jeszcze z cios. Pięknie, udało się. To się nie zdarzyło od lat. Twoje umiejętności są chwalebne. Dzięki. Aż się muszę napić tego wszystkiego. Dobra walka. Normalnie powiem ci, właściwie to dobrze, żeś mnie pokonał. Teraz będę miał więcej czasu na imprezy. Wiedźmin Geralt został nowym mistrzem pięściarskim. Brawa! Oto twoje trofeum. Ale piękne.
Jak się nie napije, to się nie pożyje. No i super, udało nam się wykonać jedno zadanie dzisiaj. Pozwólcie, że się przemedytuję, bo nie chcę, żeby Geralt łaził pijany jak jakiś menel. Tylko może do rana byśmy się kimli od razu. Teraz pytanie, co tutaj zrobić. Zadania. Mamy jeszcze tak parę minut. Rycerz do wynajęcia, gwint, wieczne odpoczywanie. To jest zadanie, które też mi zalega. Możemy się chociażby dowiedzieć, o co chodzi. I zobaczymy, co nam to daje. Lisek, trusek. Pobiegniemy tam chyba tak normalnie. Ja sobie też tutaj się podyskutuję trochę. No, leci nam, leci. Już zaraz będziemy mogli się zajmować zadaniami na 90 poziom. I wierzcie mi, też będzie co robić, bo jest ich też sporo. Nawet jakieś zlecenie wiedźmińskie jest, także naprawdę fajnie. Wiecie, chcę dojść do zadań na 92 i później weźmiemy się za fabułę z powrotem, żeby zrobić to zadanie pogłos. I tak, wiecie, będziemy sobie szli, żeby to fabułę tak, wiecie, żeby to sprawnie poszło, żeby tak też bardzo nie gonić, bo to wiadomo, jak to jest. Co prawda rynsztunkiem można by się było zająć, bo... No bo by się przydało z jednej strony, ale też nie chcę wykonywać zadań na 93, jak mi zalegają jakieś na 89, nie? I też jest ich na przykład sporo, no bo to jest chore trochę. Chociaż tutaj trzeba przyznać, że poziomy lecą równo. Jeszcze nie mamy kary za wykonywanie późno zadań, bo jest taka kara potem expowa. Że na przykład dostajemy za zadanie 2 expa zamiast 100. Także no cóż. W ogóle mogłam sobie tutaj po prostu się tepnąć, ale ja mogę sobie też pobiegać, trochę pogadać, bo nie tylko tutaj YouTube jest od tego, żeby robić zadania, ale też żebym ja mogła sobie z wami jakąś integrację mieć, także tak, biegniemy, to sobie pogadam. Akurat już docieramy na miejsce, w sumie tutaj w miarę szybko się podróżuje, szczególnie jak nie mamy tego ograniczenia teraz na... wiecie na co, na... Tawerna Lisek Chytrusek. Jak nie mamy ograniczenia na... Jezu, wysłowić się nie mogę. Na bieganie oczywiście. Gdzie mam wejść? Na górę? Powyżej. Jak ja mam wejść powyżej? Są gdzieś schody? No przesuń się, gościu. A tutaj jest coś, ściana niewidzialna. Kolejne zadanie. Jezus Chrystus. Salon fryzjerski. Tego zadania to raczej nie zrobimy, bo ja widzę, że się już zgubiłam. No ale moment, my wbiegamy sobie tu i teraz co? Jak ja mam wejść tam powyżej? Nie widziałam tutaj nigdzie żadnego... Aha, jest tu wejście na górę. Boże święty. Co to za porządki? Czemu nikt się tym nie zajmie? O co chodzi? A wyście może w sprawie ogłoszenia, mistrz wiedźmiński? To ty masz problem z jakimiś hałasami na cmentarzu? Tak, tak! Wygląda na to, że tylko ja! Nikt inny się nie pofatygował, żeby się tym zająć, a hałasy wszyscy słyszą! Byłem z tym u gwardii książęcej. Podobno nic nie znaleźli, ale kto ich tam wie, czy w ogóle szukali? To co mam zrobić? Sam się po cmentarzach szwendać? Te hałasy powtarzają się regularnie? Co noc! Ja tu zaraz obok mieszkam, to słyszę wyraźnie, jakby mi kto trąbkę do ucha przystawił. Kurwa! A potem
Coś jakby niedźwiedź pierdolnął w kredens. Rozumiem. O Boże, już wiem skąd ta przeróbeczka o Leszkelu i skąd te rzeczy z Wiedźmina. No dobra. Ile za to dostanę? A ile byście chcieli? No, gościu niewyspany. To może tak 55? Zgoda. Zajmę się tym. Były jakieś ofiary? Albo zaginął ktoś ostatnio w okolicy? Czy to tylko hałasy? Nie, nikomu nic się nie stało, na szczęście. A co, myślicie, że to może być jakiś potwór? Może, ale nie musi. Równie dobrze mogą to być hieny cmentarne, albo jakiś bezdomny. Przekonamy się. Sam już nie wiem, co gorsze. No nic, w każdym razie ruszajcie, mistrzu. Dobra, to lecimy. Sprawdzimy, co to mogło być. Zbadaj hałasy dochodzące ze cmentarza. Jezu, nie mówi się ze cmentarza, tylko z cmentarza. Ja nawet nie wiem, gdzie ten cmentarz. A tu jest cmentarz. Ciężkie czasy. To tego księżna pani z północy nie znała. Wiecie co? Dobrze było tu przyjść w nocy. Bo skoro on mówił, że spać nie może, to znaczy, że to w nocy się coś dzieje. Nie słyszę żadnych hałasów. Ale może warto się rozejrzeć. No właśnie, to był dobry pomysł. Ech, miłość, młodość, awantury. Zaraza. Znowu ktoś się tłucze. Hałas zdaje się dobiegać z katakumb. Dobra, to jak tam schodzimy? To stąd dochodzą te hałasy. Ja mam takie pytanie, dlaczego ja widziałam jakichś przeciwników na minimapie? Nie mam pojęcia. Co tu się kurde dzieje? Rabusie grobów? To wszystko by było? Wiecie co, bo nie mam za bardzo... Może Ardem? To by było trochę głupie, jakby to byli zwykli rabusie grobów. Czemu oni mnie tak biją w ogóle? Tej akcji by się dobrze sprawdziło. Oj, wybaczcie, ja myślę, że wy słyszycie tu słuchawki. No chodź. Nie sądzę, żeby to oni byli źródłem tych hałasów. Naprawdę? Ej, po jaki grom ja to zbieram? Weźcie mnie. Nie wiem, ogarnijcie. Tu coś jest. Rozkazy odrobina. Ten głupi kutas Bruce znów chciał nas oszukać. Ej, to jest jakieś nawiązanie do Batmana? Do ogólnie uniwersum DC? Ale nie tym razem. Weźcie kilo w łopatę i złóżcie wizytę naszej zmarłej pryncypałce. Jej kocia morda nawet za życia była mi wstrętna, dlatego na samą myśl, żebym miał ją oglądać po śmierci, dostaję krwawej biegunki. Zabierzcie klejnoty, perły i resztę precjozów, które ten idiota Bruce wrzucił jej do grobu i wracajcie na metę. Robin. Pod skryptem. Podobno od śmierci Seliny ten pętlak...
pląta się gdzieś po cmentarzu za murami i zawodzi do księżyca. Jak znam życie, to ma przy sobie ten kluczyk do szkatułki, z którą pogrzebał tę sukę. Można było skroić jego cierpienia, ukręcając mu łeb, albo wrzucając go do jeziora, ale sam się już nie utopił. Ostatni skok gangu Seliny, nowe zadanie. To jest szkatułka potem. A to ciekawe. Nie spodziewałam się tego. Jezu. No jasne, przeciążonko. Czego ja się spodziewałam? Wyrzuć mi to. I to też. I tą pałkę, te spodnie. Też mi to wyrzuć. O, tu mam zbroję do wyrzucenia. Od razu lepiej. Ja pierdzielę, co tu się dzieje w tym miejscu? I po jaki grom ja to wszystko zbieram? To jakiś chyba duch się tak drze, coś czuje, bo... Nikogo nie ma? Dziwne. Nie wygląda to też na leże baby cmentarnej. Od kiedy baba cmentarna się tak drze, Geralt? Louis de Corentin odszedł w dniu wspomnienia świętego Dyzmy. W miarę mniej więcej wtedy zaczęły się te hałasy. Okej, kogoś pogrzeb, no właśnie. Roztrzaskane naczynie. Jakby ktoś cisnął nim o ścianę. To nie może chodzić o hieny cmentarne. Bo na pewno by nie zostawili złoconego wazonu. Tu spoczywa Margot de Corentin. Nie ma śladów potworów ani hien cmentarnych. Lekki bałagan i tyle. Może to jednak nie tu? Dziwne. Dobra, to szukamy dalej w takim razie. Niemożliwe. Hałas wyraźnie dochodzi z tego grobowca. Co tu się dzieje do jasnej cholery? Coś tu jest nie tak. Trzeba się tu gdzieś zaczaić i poczekać na rozwój wypadków. Za pomnikiem? Tak. Dobra. Tylko całymi dniami bimbał i grał w te przeklęte karty, jak jakiś krasnolud. Tfu, do stu diabłów. Jasne, bo lepiej sterczeć pod świątynią Lebiody i modlić się ranki wieczory. Niewdzięcznik, za ciebie też się modliłam, żebyś jarzmo hazardu zrzucił. No to marnie ci poszło. Widać, bogowie też mieli dość tego jazgotu. A ty tu czego? To prywatna rozmowa. O co właściwie się kłócicie? Ty! Nie twoja sprawa! Może będę mógł jakoś pomóc? Nie wiem, kim jesteś, ale ratuj mnie! Nie chcę przez wieczność leżeć obok tego bezbożnika. Zabierz go z mojej krypty! Ale o co tu właściwie chodzi? To moja krypta! Moja! A ta raszpla nawet po śmierci nie chce się odczepić i mi kołki na głowie ciosa! Gdzie ja miałam oczy, jak za niego szłam? Tego bydlaka, karciarza i szulera! Nawet własne dziecko byś w gwinta przegrał! To było raz, kurwa, i to żartem! Ile razy mam ci powtarzać? A kto nasz cały majątek na posąg Lebiody oddał? To był zbożny cel! Zbożny! Światłość naszego błogosławionego proroka odmieniłaby ten kraj hazardu i herezji! Skąd
na miłość bogów mogłam wiedzieć, że to szpindel? Bo cię ostrzegałem! Jakieś 500 razy! Cisza! Uspokójcie się oboje! No dobra. To czyja jest właściwie ta krypta? Jak to czyja? Moja. Rodzinna. Ta Koryntin. Co ty, czytać nie umiesz? O tak! Ale to za mój posag wykupiona od wierzycieli. W tej sytuacji nie widzę innego wyjścia niż przenieść jedno z was. Wtedy znowu będzie tu spokój. Tak! Zabierz jego! Jeśli to zrobisz, to ja powiem ci, gdzie ukryłam jego szczęśliwe karty do gwinta. Wiedziałem, że to ty. Nie, no trzymajcie mnie. I nie dość, że chcesz mnie wyrzucić z mojej własnej krypty, to jeszcze mu zapłacisz moimi kartami. Zaraz mnie szlak trafi. Gdybym miał te karty na turnieju w Belhaven, to bym nadal żył. To przez ciebie, cholero jedna, mnie zadźgali. O nie! Za twoje długi cię zabili, nie przeze mnie. Nie będziesz chyba słuchać tej starej dewotki. Wiem, gdzie schowała te karty. Sam ci je dam. Tylko ją stąd wynieś na miłość Lebiody. Muszę się zastanowić. Okej, okay, nie wiem, no którego. Jedno z nich trzeba przenieść. Nie no, wiecie, ja bym przeniosła tą kobietę. Tu spoczywa Margot de Corentin. Biorę tą. Nie, nie, czekaj. Jeśli już musisz mnie gdzieś przenieść, niech to będzie chociaż jakieś ładne miejsce. Dla mnie bez różnicy. Więc gdzie? Proszę, zanieś mnie do grobu mojej matki. Znajdziesz go na starym cmentarzu, poza murami. To piękne miejsce, prawie nad samym jeziorem, w otoczeniu wyjątkowej flory. Wyjątkowa flora. A konkretniej? Znajduje się pod rozłożystym kasztanowcem. Na nagrobku jest nazwisko mojej matki. Michelin Belros. Że też ja jej nie posłuchałam, jak mnie przed nim ostrzegała. Dobra, z nim już nie mogę pogadać. Ogólnie to chcę ją wynieść, bo... Jakby to powiedzieć, dobra, może wykupiła sobie tą kryptę, jakby za jej posag to poszło, ale tak szczerze mówiąc, no to mimo wszystko krypta, skoro oni się kłócą po ślubie i w ogóle. O tym miejscu mówiła Margot. No i gdzie ten grób? Margot mówiła, że stoi pod kasztanowcem. Okej, to chyba tutaj. Wiecie, mimo wszystko przydałoby się, żeby była... Lepiej, żeby była z matką chyba swoją. Mistrz kamieniarski Faramond światowej sławy renowator pałacu Beauclair zginął tragicznie, nie doczekawszy finału budowy. To nie to. Michelin Belros. To tutaj. No, odkładaj to. No i załatwione. Dobra, wrócimy do Luisa jeszcze najpierw i potem wrócimy po główną nagrodę. Wiecie, jakby to powiedzieć, no skoro to jest rodzinna krypta, no to ona tylko po nazwisku była jakby należąca do tej rodziny. On był typowo z tego rodu. Więc... bardziej sprawiedliwe jest, żeby ją po prostu przenieść, skoro nie chcą razem leżeć w jednej krypcie.
niż żeby jego przenosić. Tak mi się wydaje. Przynajmniej brzmi to logicznie chyba. Dobra. I tak jeszcze wrócimy na ten cmentarz później. Wyniosłem urnę z prochami Margot, jak chciałeś. Louis? Jesteś? Mogłem się spodziewać, że mnie wystawi. No to pogadamy inaczej. Zmuś Louisa, żeby się ujawnił. A jak ja mam go zmusić do tego? A, wziąć za urnę, tak? Błagam, odłóż mnie z powrotem! Tak, oszukałem cię. Nie wiem, gdzie są te karty, ale... Ale coś wymyślę, czekaj. O, mam! Słuchaj, jest taki zbrojmistrz. Trendy. Ograłem go kiedyś w Gwinta. A że nie miał pieniędzy, obiecał mi piękny miecz ze swojej kolekcji. Nie zdążyłem już odebrać długu, ale jak mu powiesz, że przysyła cię Louis de Corentin... Zmarły Louis de Corentin. To w sumie może być problem. Ale gdyby... Czekaj. Mam! On jest przecież nałogowym hazardzistą. Żona go zmusiła do terapii i jest święcie przekonana, że Trentin kart nie tyka. Gdyby się przypadkiem dowiedziała, że on nadal gra w Gwinta, miałby przejebane. Dzięki. Porozmawiaj ze zbrojmistrzem. Naprawdę jeszcze muszę latać. Boże święty. Co za gość. Znaczy wiecie, ja się tego spodziewałam. Dlatego z jednej strony pomogłabym tej Margot, bo te karty do Gwinta kuszą. Ale kurde, ja rozumiem, że tutaj bardziej jednak ten gościu powinien być w tej krypcie, a nie ona. Zbrojmistrz, tak? To tu? Na to wychodzi. Najlepsze żelazo w całym tu są. Tylko spójrz. Przychodzę od Louisa de Corentin. W sprawie miecza. A to dobre. De Corentin nie żyje. A ty mu brat czy swat? Louis nigdy o tobie nie wspominał. A mnie za to trochę opowiadał o tobie. Podobno kiedyś dużo ogrywałeś w Gwinta, ale żona cię wyciągnęła ze szponów hazardu. Taka żona to skarb. A to kutas. Myślałem już, że miecz u mnie zostanie, skoro Louis wyciągnął kopyta, a teraz... No tak, ale czego innego się mogłem po nim spodziewać? Szlak by to jasny trafił. No dobra, miecz jest twój, niech stracę, ale nie zostawię mnie na lodzie, daj się odegrać. Może mała partyjka na pieniądze? No, co ty na to? A żona? Nie boisz się, że... No chyba żartujesz. Niby czego mam się bać? U mnie w domu baby nie mają nic do gadania. A poza tym wyjechała na parę dni do swojej siostry w Belhaven. To co, gramy? Jezus, chciałam kończyć odcinek, no ale dobra, zagramy. 5 dyszek, sporo, ale dobra. No dobra, namówiłeś mnie. Grajmy. Thank you.
spać z nieznajomymi. Taka daria. Bywaj. To raczej było szybkie. Dobra, to co, musimy jeszcze główną nagrodę tylko odebrać. Jak się stąd wychodzi? Tędy chyba, nie? Tak. Dobra, to odbierzemy główną nagrodę i zakończymy sobie odcinek w tym miejscu. Będzie znowu dłuższy jak zwykle. Ale tak to jest, jak chce się zrobić dwa zadania na odcinku, bo kurde, jedno jest za krótkie, a dwa są znowu za długie, nie? I weź tutaj, człowieku, żyj. Już teraz przynajmniej wiem, że tutaj na górę trzeba wejść. Gdzie ty jesteś, gościu? O. Załatwione. Nie będzie więcej hałasów na cmentarzu. No, nareszcie wyśpię się we własnym łóżku. W Lisku też zrobiło się za głośno. Co za ludzie? Drą się jak opętani. Jeden ciągle tylko Odrin, Odrin, jak pomylony. Dobrze, a co to było tam na cmentarzu? Potwory, jak mówiliście? Czy my mówimy o tym samym Odrinie, który był w Wiedźminie 2, jak żeśmy szli stroną Rosha? Wy tego nie widzieliście, bo ja Wiedźmina 2 przechodziłam po stronie Jorveta bodajże. Nie, po stronie Rosha. O, był Odrin przecież. Dobra, powiedzmy, że to było trudne zlecenie. Może nam da coś więcej? Tak, to było bardzo trudne. Wymagające zadanie. Kodeks wam zabrania podawania szczegółów, tak? Może to i lepiej. Proszę, to mała premia dla was. Zasłużyliście. No i dobrze. Lepiej niż mówić, że to była kłótnia małżeńska. Takie trochę... O, 100 koron dostałam. To podniósł o 45. Dobra, to fajnie. Wyjdę stąd, czy się zablokuję od tych wszystkich ludzi? Dobrze, moi drodzy, super. Udało nam się zakończyć kolejne zadanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się dzisiejszy podobał. Jeżeli tak, to zachęcam was do zostawienia po sobie łapki w górę, komentarza, subskrypcji. Ja lecę montować dla was ten film i co? I w kolejnym odcinku zajmiemy się zadaniami na 90 poziom. Myślę, że boklerskie safari byłoby spoko, ewentualnie jakaś braterska miłość, awantura o wino, mamy trochę tego, także zobaczymy, ja jeszcze zdecyduję, co będziemy robić. No i co, dzięki wam serdeczne, trzymajcie się i cześć!